panie Sułku. Odcinek 266. Dzień dobry. Gdzie się pani włóczy? W sklepie po prostu byłam. No i co tam ciekawego w sklepie? No nic. Mąka staniała, panie Sułku, jedyny. Cicho. W sklepie? Nie w sklepie. W sklepie jest mąka po starej cenie, ale na sklepie wisi ogłoszenie. Mąka taniej niż w sklepie, chętnie sprzedam. To bardzo ciekawe. Trzeba było kupić, jak taka okazja. Mamy mąkę. To bardzo dobrze, że mamy. To sobie miejmy słowo honoru. Co to? Mąki mieć nie wolno? Pewnie, że wolno. No to miejmy. No to mamy. A co pan robił, jak mnie nie było? Nic. Tak myślałam. Siedział pan sobie przy oknie? Trochę tak. A trochę wstawałem. Kiedy panu nogi ścierpły? Tak. No to ugotuję wodę na herbatę. Oj, a gdzie może być czajnik? Nie wiem. Czy to ja czajnika pilnuję? No nie. I tu nie ma, i tu? No przecież czajnik nie igła. Herbaty też nie ma. A była? No pewnie, że była. Co, i cukierniczka pusta? Pusta? No pusta, wyjadł pan? Ja? A kto? A co to ja? Cukier wyjada? Wyjada pan, zawsze pan wyjada. Zawsze jak jest cukier, no zgoda. Ale jak mam wyjadać, jak nie ma cukru? Jak się pani najpierw zastanowi. Był i pan go wyjadł. I teraz nie ma. Ani cukru, ani herbaty, ani co najdziwniejsze czajnika. Niech pani dobrze poszuka, to łatwo mówić. No przecież szukam, no. O, a ani pod łóżkiem nie ma, ani za szafą, no nie ma. Nie ma? No nie ma. Bardzo ciekawe. Czy ja wiem? Ojej. Nie ma kapy na łóżko. Jak to nie ma? No nie ma, no niech pan spojrzy. Aha, nie ma. Bardzo dziwne. No stara była, ale ją lubiłam. Ja też byłem do niej przyzwyczajony. A w szafie z kolei nie ma ani jednej szklanki. A były? No oczywiście. Trzy, moja, pana i gajowego maruchy, jak wpadał na herbatę. Może zabrał ze sobą? Nie, uważałam. A mogła pani nie zauważyć. Niemożliwe. Mógł panią zagadać i już po szklance. Marucha czasem bardzo zagaduje. No wiem. No może, nie, ale raczej nie, no. Oj, nie ma także noży i widelców. Jak to? No normalnie, nie ma. Niech pani pokaże. No co mam pokazać, jak nie ma? Niech pani pokaże, gdzie nie ma. A co to za różnica, gdzie? No nie ma, to nie ma. Ciekawe, czego jeszcze nie ma. Bardzo interesujące. Szukamy? No szukamy. Nie ma firanek w oknach. Nie ma. O, nie ma szczotki do zamiatania. No nie ma. Nie ma też szufelki. A taka była fajna. Lubiłem ją. Ja też byłam do niej przyzwyczajona. No ja tak samo. Nawet szmata do podłogi zniknęła. To jakieś duchy, czy co? No po co duchom byłoby to wszystko niby? Z duchami to nigdy nic, nie wiadomo. Cholera je wie, słowo honoru. Nie ma talerzy, no niech pan zobaczy. A nie widzę. No bo właśnie ich nie ma. I dlatego ich nie widzę, zgadza się. Nic się nie zgadza, nic w ogóle. A co się pani tak denerwuje? A co pan taki spokojny? A co pani to pomoże, jak się pani tak będzie wściekać? Ja się nie wściekam. No to niech się pani nie wścieka. Nie wściekam się. Cicho. Szukamy dalej. Czego? Tego, czego jeszcze nie ma. Niczego nie ma. A poza tym jak można szukać tego, czego nie ma? A co my teraz robimy? No szukamy tego, co jest. I widzimy po kolei, że tego nie ma. Chyba nie widzimy, że nie ma. Jak nie ma, to nie widać. Widać, że nie ma. Czyli coś jednak widać. Czy pan wreszcie przestanie? To przecież pani chodzi po mieszkaniu i węszy, a nie ja. Nie węszę, tylko patrzę. Nie ma stołu. Dopiero teraz to zauważyłam. Ja już to wcześniej zauważyłem, ale nic nie mówiłem. Ciekaw byłem, czy pani też zauważy. Co
się tu dzieje w tym domu? No właśnie, co tu się dzieje, pani Elizo? Słowo honoru, cicho. No nie ma większości naszego wieloletniego dorobku. Tyle lat. I to tak nagle? Przecież cały czas pan był w domu. A co? No pytam, czy pan był, kiedy ja wychodziłam do sklepu? Byłem. A co? A to, że tu jakiś złodziej grasował. Niemożliwe. I wszystko nam powynosił. Niemożliwe. No właśnie, no. No prawdziwa zagadka. Jeden wielki znak zapytania. Zagadka dla policji. Dla kogo niby? No dla policji. Trzeba iść z tym na policję. Jak to iść? No normalnie, na nogach. Idziemy na komisariat. Nie boi się pani? Ja? Niech się złodziej boi. Dlaczego się ma bać? Bo go złapią. Niby jak? Normalnie. Przyjdą, popatrzą, wezmą odciski palców. Jakich palców? Co pani nagle z tymi palcami? No odciski palców złodzieja, no. Musiał przecież tu jakieś zostawić. Gdzie? No wszędzie. No nie kradł chyba w rękawiczkach. Chyba nie. A dlaczego niby pan myśli, że nie? No bo skąd bym wziął rękawiczki? No mógł je przynieść ze sobą. I mam nadzieję, że nie pozacierał śladów. Na pewno nie pozacierał. Po co miałby zacierać, co? To on taki zacier jest. Wezmą także odciski naszych palców. No, tylko nie to. I po co naszych? No, żeby wyeliminować nas jako właścicieli tego całego skradzionego dorobku. Aha. A co pan tak patrzy? To znaczy, że odciski naszych palców nie brane będą pod uwagę. Będą brane pod uwagę, ale nie jako odciski palców złodzieja. Albo złodziei, no bo coś mi się wydaje, że ich było kilku. No, na pewno kilku, trzech. Albo co najmniej dwóch. No, chyba, że jeden, ale bardzo sprytny. Tak sprytny, że pan będąc we własnym domu nawet nie zauważył, jak kradł pana własność. No nie zauważyłem, słowo honoru. A jak nie będzie innych odcisków palców, tylko nasze? To albo ten złodziej był w rękawiczkach, albo... A co albo? A dlaczego pan się tak zarumienił i chowa pan ręce za siebie? Co, nie wolno? No niech pan pokaże ręce. Ale po co? No niech pan pokaże. Ja muszę najpierw umyć. Nie, najpierw niech pan pokaże. Niech pan się ze mną nie szarpie. Całe ręce w mące. No to co, że w mące? To pan. Co to ja? Co? To pan wyniósł z domu mąkę. Ja? I pan wywiesił przed sklepem ogłoszenie, że pan sprzeda mąkę. I to tanio. Naszą mąkę. I dlatego jej nie ma. A teraz szybko, co pan zrobił z całą resztą? Z jaką resztą? Jeśli pan nie powie, to idę na policję. Już oni narobią panu wstydu. Już oni tam mają i kajdanki, i odpowiednie pałki. Tylko nie to! Jeszcze panu dostanę, tylko nie pałą. Spokojnie. To wszystko jest. Przecież nie ma. Jest w szopie. Na podwórku, taka jest prawda. Powynosił pan? Niby kto? Powynosiłem. I chciał pan to wszystko sprzedać? Bardzo tanio. Naprawdę. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha złapał w lesie na polanie borsuka, którego dokładnie przeszukał. Do usłyszenia.